Chapter 3. Ten las jest mroczny. Here we are. Jesteśmy. Możesz zostać na farmie, dopóki nie odzyskasz sił. Właściciel raczej nie będzie miał nic przeciwko. Chyba nie zauważysz, że tu jestem. Potrzebuję cichego miejsca, by trochę odpocząć. Jestem taka zmęczona. Wiem. Niedługo pójdziesz spać. Ale najpierw weź kąpiel. Skorzystaj jest z łazienki dla gości. Zaraz za schodami, a w międzyczasie znajdę ci coś do ubrania i przyniosę. O! I mogłabyś mi zrobić dużą kawę? Tak, jasne. I 5 łyżeczek cukru, poproszę. 5? Dobrze. Tylko idź już i zmyj tę krew. Ostatnia sprawa, Angie. Tak? Co to za ochotstwo na stole? Wygląda jak zamrożone zwłoki. To chyba wczorajszy obiad. Naprawdę nie wiem. Ale nie przejmowałabym się tym za bardzo. To coś mnie przeraża. Nawet po wszystkim, przez co przeszłaś? Nic nie mogę na to poradzić. To wygląda jak zamrożona głowa gigantycznego dziecka. Dobrze. Jak zobaczę Kiriana, poproszę go, by się tego pozbył. A teraz idź, weź przyjemną kąpiel i zostaw za sobą te straszne wspomnienia. Dobrze? Dzięki, Angie. Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Bar House Lane. Ogólnie ostatnio zakończyliśmy bardzo fajny odcinek, więc tym razem witam was tak w sumie znienacka. Bo kontynuujemy. Kontynuujemy, bo ta gra mnie mega wkręciła. Ja jeszcze delikatnie sobie tylko zrobię cięcie. Okej, szybki powrót. Szybki powrót. I tak, zobaczmy w ogóle, co to jest. To największy kawał zamrożonego mięsa, jaki widziałam. Przypuszczam, że to ten obiad, który miał wczoraj przygotować Kirian. Dobra, wszystko pięknie, ładnie. Dodaj kawę i 5 łyżeczek cukru. Dodaj wodę. Powinnam najpierw zagotować wodę. Okej. Raczej nie. 5 łyżek cukru. Jakim cudem nie jest gruba? Też się zastanawiam. Dodaj wodę. Co tu jest? Już sypałem łyżkę kawy rozpuszczalnie do kubka. Łącz? Po co? Na kuchence niczego nie ma. No to jak mam dodać wodę? A przepraszam, tam jest kawiarka. Weź. Musimy teraz go łączyć. Okej. Zagotujmy wodę. I włączmy. Oj, to był ciężki dzień, Angie. Definitywnie był mega ciężki. No ale, zaraz będziemy mieć kawę. Wyłącz. Wlej gorącą wodę do kubka. Kurczę, naprawdę dziwię się, że tylu ludzi zignorowało tą grę. Ta kawa pachnie świetnie. Dobra, i mamy już kawkę. Ciągle mi piszecie, że... Moja droga, podejdź bliżej, proszę. Może tracę rozum, ale ja widziałem, jak przebiegła tędy niedawno naga kobieta. To Jenny. Nie przejmuj się nią. Nie miała się gdzie zatrzymać na kilka dni, więc zaoferowała mi pomoc. Nie przeszkadza ci to? O, nie przeszkadza. Tylko niech założy jakieś ubrania. No wiesz. Jakby znów przyszedł ten ksiądz... ten ksiądz już nie wróci. Skoro mowa o ubraniach, mamy coś, co możemy jej dać?
Cóż, nie wiem zbyt wiele o kobiecej odzieży, moja droga. W porządku, dam jej coś mojego. Zaraz, ja... Nadal mam jakieś ubrania, które należały do mojej żony. Chyba spódnicę i bluzkę. Trzymam je, bo były jej ulubionymi. To w balistce na górze. Nie masz nic przeciwko, że obca osoba będzie je nosiła? Penny zawsze miała złote serce. Bez zastanowienia pożyczyłaby ubrania obcej osobie w potrzebie. Jestem tego pewien. W takim razie, dobrze, poszukam ich. O, nim pójdziesz, moja droga. Mogę kolejną kanapkę? Wczoraj czekałem i czekałem, ale nie doczekałem się pieczeni. Ciekawe dlaczego. Ale jasne, zaraz zrobię ci kanapkę. Wiesz co, staruszku, nawet ci zrobię dzisiaj dobrą kanapeczkę. Robię ci dobrą kanapeczkę, co mi tam? Przygotuj posiłek. Tym razem to nie będzie kanapka z chlebem. Będzie chlebek. Jest jakieś masełko? Krem truskawkowy? Nie. No dobra, zróbmy to w ten sposób. Żeby nie było za suche, dajmy majonez. Dajmy szyneczkę. O! Ja bym tak sobie osobiście robił, jeżeli nie miałbym masła. Dajmy może... Łatę? I może jeszcze pomidorek? O! Zrobiono dziwną kanapkę. Dlaczego dziwną? Wyrzuć i zacznij ponownie. Jeszcze raz. No nie wiem, chleb. Szynka. Ser. Sałata. Pomidor. Zrobiono dziwną kanapkę. No nie no, jaka dziwna. Wyrzuć i zrób ponownie. A mogę wyjść? Nie mogę wyjść. No dobra, chlebek. Szynka. Szynka. No ja bym dał do sałatę. Dajmy mu ogórek. I dajmy mu pomidor. Nie wiem, to jest dziwna kanapka, a dla mnie nie. Dla mnie jest bardzo dobra. Czy mogę jeszcze raz? Nie teraz. Bo ja nie mam tych naszej książki, tej, która tutaj była. Nie wiem, co się z nią stało. Nie pamiętam, jaka tam była kanapka do niego do zrobienia, jaką on lubił. Zaproponuj kanapkę. Je, ale chyba za bardzo mu nie smakuje. Ja tu źle coś robię. O ty dziadu, cały Kirian. Nie tylko zapomniał zrobić obiad, ubił się też Sherry George'a. Muszę z nim porozmawiać, gdy się obudzi. Kurde. Menda jedna, no. Dobra, mieliśmy dać jej ubrania po żonie George'a. Wiem, że to jest tu. No i coś tam mamy. Więc te ubrania należały do Penny, żony George'a. Nie są złe. Wezmę je. Wyglądają na jej rozmiar. Dodano nowy przedmiot. Czy mogę na przykład mu pościelić? Łóżko George'a. Nic nadzwyczajnego oczywiście. Człowiek w jego wieku nie dba zbytnio o wygody współczesnego świata. Łazienka dla gości jest tu? Nope. To nie jest łazienka dla gości. W sumie faktycznie, no, na dole jest łazienka dla gości. Hej, Jenny. Znalazłam ubrania, które powinny na ciebie pasować. Zostawiam je na podłodze, zaraz przed drzwiami łazienki. Dzięki, zaraz wychodzę. Już stała? Co to za dźwięk? O! Chyba dochodzi z piwnicy, ale wiecie co, ja sobie pójdę na górę jeszcze szybko. Zapiszę grę. Myślę, że mi się to może przy... W
Co? Czemu to jest kicia? Kitku wykitku? Nieładnie, nieładnie. Zapiszmy grę. Gra zapisana. Okej, okay, ja sobie tutaj zrobię cięcie i zaraz do was wracam. Okej, okay, moi drodzy, już jesteśmy tak naprawdę, to ja tutaj wróciłem dopiero po 3 dniach, ha, 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 ha. Nie no, wiecie co, ogólnie to prawda jest taka, że... Nie no, uwielbiam ten dźwięk. Wybaczcie, ja uwielbiam ten dźwięk. To takie mruczenie kotka tutaj jest świetne, w main menu tak samo jest. No wróciłem po 3 dniach, moi kochani, z tego powodu, że nagrałem troszeczkę dłuższy odcinek wcześniej. Po prostu nie chciałem, czy chciałem wcześniej zrobić wam takiego cliffhangera i zakończyć odcinek na pokazaniu chapteru 3. Dlatego tak wyszło, jak wyszło. No ale dobra, już jesteśmy, więc spokojnie. Nie mamy już pana Greya w ogóle. Mamy 0 użyć. Mamy teraz zbadać hałas z piwnicy, tak? A no tak. Kawa jest w kuchni, tylko daję znać. Super, dzięki. Zejdzie mi długo. Nie zejdzie mi długo, przepraszam. Czyny bierze teraz kąpiel. Powinnam dać jej trochę czasu. Okej. Okay. Dobra. Schodzimy na dół. Idziemy na dół, idziemy na dół. Aż mnie nosek zaswędził. To nie jest normalne. Dobra, tu jednak też był sejwik. To dobrze. Wow. Ale sceneria ciekawa. Sceneria ciekawa. Idziemy dalej. Z racji tego, że tu był safe, wróciliśmy na Barnhouse Lane. Okej, okay, czyli tak. Koleś z kebabem na pewno będzie grany. Na pewno będzie grany koleś z kebabem. Uwielbiam mruczonko. Ale z ciebie słodziak. Tu mieszkasz akurat na Barnhouse Lane. To raczej nieodpowiednie miejsce dla tak pięknego kota. Chcesz iść ze mną? Okej, okay, Moonlight. Zyskaj kontrolę nad kotem. Pasywna umiejętność. Wow. No, no, no. Okej, okay, no tu mamy nową umiejętność. Dobrze, bardzo dobrze. No i tutaj mamy tą umiejętność No Limit, bo to jest pasywka. To jest pasywka. Las w środku miasta? To jest pasywka i bardzo dobrze. Nie lubię wybierać to, co mamy, wiecie, do wyboru, czyli na przykład albo tego zbadać, albo tamtego zbadać. Straszna lalka. I powiedzcie mi, że to nie jest klimat The Cat Lady. Boże, naprawdę, to powinno być The Cat Lady 2. Totalnie. Poznaj małą Shayle. I w tej dziurze już od jakiegoś czasu. Kto jej to zrobił? Walter Green, psychopata mieszkający w lesie niedaleko farmy. Walter lubi więzić ludzi, polować na nich jak na zwierzęta. Czasem tylko patrzy, jak powoli umierają, ale zazwyczaj, by obedrzeć ich ze skóry jako ofiarę dla diabła. Czego ode mnie chcesz? Znajdź Shayle i wyciągnij ją stamtąd. Ale zrób to szybko. Słońce prędko zachodzi o tej porze roku. Masz czas tylko do północy. A w nocy... W tym lesie panuje mrok. Okej, mamy nowe zadanie. Uratować małą Shayle. Musiałam zasnąć, czekając, aż Jenny skończy kąpiel.
Niekoniecznie, niekoniecznie. Dobra, idziemy po Jenę. Może nam pomoże nawet. Być może nawet jak i powiemy, o co z tym chodzi. To nam pomoże. Może. Nie śpisz. Co masz na myśli? Wcale nie spałem. Kłamczuch. Gdzie pieczeń jagnięca, którą nam obiecałeś? Nigdy więcej nie śpi na sofie w butach, jasne? Widziałeś młodą kobietę? Blondynkę? Koło 30? Niedaleko farmy jest las? Chcesz babeczkę? Chcesz babeczkę? Wygląda na faceta, który odmówiłby babeczki? W takim razie... Proszę, jest cała twoja. Na zdrowie, pielęgniarko. Zapamiętam to. Zapytajmy o las. Czemu pytasz? Po prostu mam ochotę przejść się po lesie. Chcę zaczerpnąć świeżego powietrza, wiesz? Nie chcesz iść do tego lasu. To znaczy... Jesteśmy na wsi. Tu wszędzie jest świeże powietrze. Może lubię oglądać drzewa. Po prostu powiedz mi, jak tam dojść. Jeśli naprawdę musisz... Obok mojej przyczepy jest ścieżka prowadząca na wschód. Będę tam cały dzień. Przyjdź i ci pokażę. Ale... Nie powinnaś chodzić tam sama. Czemu nie? Słyszałem historię o tym, co się dzieje w tym lesie. Złe rzeczy. Okropne. Dzięki za troskę, ale potrafię o siebie zadbać. Widziałeś młodą kobietę, blondynkę koło 30? Mówisz o Jenny? Tak. Jest urocza, prawda? Gdzie ona jest? Ostatnio widziałem, jak rozmawiała z George'em. No tak. Dzięki. Gdzie pieczeń jagnięca, którą obiecałeś? A gdzie jest wino? Poszłaś po niej i nie wróciłaś. Ja... to długa historia. Ale teraz, jak o tym myślę, do pieczenia jak więcej wcale nie potrzeba czerwonego wina. Po prostu trzeba wrzucić to do piekarnika. To takie proste. Ja takiej nie gotuję. A jak ją gotujesz? Niech zgadnę. Nawalasz się Sherry George'a i zasypiasz? To chyba dobrze, że nawet nie zacząłeś jej przygotowywać, bo pewnie puściłbyś to miejsce z dymem, ty pijany idioto. Hej! Otwarcie butelki było pomysłem George'a. No co nam to da, że go zapytamy? Nieważne. Nigdy więcej nie śpi na sofie w butach, jasne? Don't sleep on the sofa with your boots on ever again, understood? I didn't. Nie spałem. Drapałeś jak świnia, aż dom cały drżał. Powtórzę, nie spałem. Odpoczywałem, jasne? No i nie zdjąłem butów specjalnie. Czyżby? Postąpiłem rozsądnie i je zostawiłem, bo moje stopy nie pachną dziś zbyt dobrze. Nie dziwi mnie to. To nie moja wina. Mam taką chorobę. Dupę masz, a nie chorobę. Jesteś brudasem, który nie lubi się myć. Do zobaczenia i nie lubi zgłupiego. W sumie nie chciałem być tego taki niemiły. And don't do anything stupid. Ja? Never. Nigdy. Oj. Dobra, idziemy. Gdzieś tu była Jenny. Oh. O.
Widzę, że poznałeś Jenny. Ta urocza młoda dama się tu przyplątała. Zaoferowałem jej mój fotel i musiała być wycieńczona, bo zasnęła, nim zdążyłem jej zaproponować herbatę. Chcesz, żebym... Nie, nie. Zostaw ją. Nie przeszkadza mi to. Właściwie to... Znajdę jakiś koc. Trochę dziś chłodno. Mi wydaje, że George'owi te ubrania, tak wiecie, na wspominki trochę wzięły. Żyje? No rusza się. To chyba żyje. Może mi Tivika. Dobra, jakie kolejne zadanko? Idź do lasu. Okej, no to tak zrobimy. Tak zrobimy. Ścieżka jest tędy. Tylko to jest chyba noc? Nie, nie jest noc. Może i noc. Idziemy. Bez zbędnego pierdzielenia idziemy do więzienia. Jezu, jakie mnie na rymie wzięło. Okidoki. Nie, no nie ma nocy. Nakarm kunia. Chodź do dziadzi, gdzie to cię na kunia wsadzi. Okej. Kolejny plusik. Kolejny plusik. A Richard nas lubi. Nawet bardzo. Usiąść. Możemy usiąść? Możemy. Ale nic w sumie z tym. Ale serio, ona ma inny sprite w ogóle, jak siada. O, jest. Pielęgniarko. Może zainteresuje cię mała gra, którą wymyśliłem. Można coś wygrać. Co musiałabym zrobić? Trzymałaś kiedyś broń? Tak. Wyrzucam butelki w powietrze, a ty próbujesz je zastrzelić, nim spadną. Łatwizna. Co ty na to? Jakie są zasady? Wyrzucę po kolei 5 butelek. Musisz je zestrzelić. Wygrasz niezłą nagrodę, jeśli trafisz 3 z 5. Ale jest też specjalna nagroda, jeśli pobijesz mój osobisty rekord i trafisz wszystkie 5. Chcesz spróbować? Jasne. Okej. No jak to? Z lekkie opóźnienie. Dupa. 2 na 5. Nie jest żywa. Chcesz spróbować ponownie? Kurde, próbujemy. Próbujemy. Wiecie, to jest... Nie jest trudne. Dobra. No ej! Już wiem. No, jak to? Trzy butelki. Bardzo ładnie. A oto niesamowita druga nagroda. O, co to? To mała owca. Nie jest śliczna? Kupiłem ją na wyprzedaży bagażnikowej w zeszłym roku. Dzięki. Będzie wyglądała nieźle na półce. Chyba. Nowy przedmiot. Jasne, że próbujemy. Nie, dopóki cię nie pobiję, to nie idę do lasu. No kurde! Nie przeczytałem, co on to mówił. Dobra, again. To tak dobrze szło na początku.
Nie daruję sobie, no. Muszę cię to pobić. No i dupa już. Dziwne to jest. Nie mam amunicji. Dobra, moi drodzy. Myślę, że chyba do was wrócę za chwilę. No jeszcze raz spróbujemy tak razem, a jak się nie uda, to po prostu sam to ogarnę. Yeah, udało się. 5 butelek i jesteś świetna. Oto wyjątkowa, ultra rzadka pierwsza nagroda, jak obiecałem. Pocisk Desert Eagle dużego kalibru. Tylko jeden? Kurz, są dość drogie. Ale bądźmy szczerzy, z taką bronią wystarczy jeden strzał. Naprawdę? Ale ja nawet nie mam Desert Eagle'a. Pożyczyłbym ci moją, ale... Wiesz jak to jest. Przywiązałem się do tych rzeczy. W porządku. I tak jej nie chcę. O, nie chcę już próbować ponownie. Okej. Idziemy. Masz, weź z powrotem swoją broń. Idę do lasu. Dotrę tam, jeśli będę ciągle tędy szła? Tak, ale... Nie chcesz tam iść, pielęgniarko. Tę decyzję powinieneś pozostawić mnie. No to idziemy. Myślałem, że może nam da jakąś broń, ale... No nie. Ten pocisk i tak będzie istotny. Tak jestem pewien. No i przypomina wam to coś? Ksiądz. Pan ksiądz. Sceneria piękna. Naprawdę, to jest Unity, to widać, że to jest Unity. Owieczka. Hej, Midzi! Dobrze widzieć, że przeżyłaś. Mi. Be, kopytka niosą mnie. Be, kopytka niosą mnie. Artibus, okej. Imprezowy autobus. Happiness only real when shared. Szczęście jest tylko wtedy realne, kiedy się nim dzielisz. No idziemy. Tu nic nie ma? Znajdę inną drogę na górę. No dobra. As you wish. No to 666. Odwrócony krzyż. 3/6. Cholera. Nie wysuwajmy pochopnych wniosków. Może ktoś przypadkowo przewrócił znak. No to byłoby 999. Ten numer to kłopot. Nie, 997. Jezu, co ja mam do karetki? Nic, żartowałem. W sumie to nie. Znaczy, no, żartowałem w sensie, że mam problem, ale... Ale pomyliłem się. Wow. Spójrz na dół. Safety. Zeskocz. Chyba safety. Dopóki nas nic nie zje, w sumie, tu gdzieś w okolicy. Ale tym się robi udasza. Trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, bo myślę, że zaraz się nam może przydać. Może się przydać. Spójrz na dół. To jest trochę wyżej. Pytanie, czy ty chcesz zaskoczyć? Chyba nie masz wyboru. Zeskocz. I? No. Tuś. Nie mówcie, że się gra zaczyna. No nie żartujcie sobie, kurwa. Ja się to ciemno. Ja tam save'a nie miałem, nie.
Proszę, gro. Nie, nie, nie. O, coś, cokolwiek. No nie. O, dobra, działa, działa, działa. Nie wiem, czemu nie działało wcześniej. Nie się padł. A, pad mi pada. Ej, jak ja nie mam kabla. Fuck! Naprawdę mi pada. Ej, dobra. Ja do was za sekundkę wrócę, okej? Okay? Całe szczęście, że babcio Shiro ma coś takiego jak powerbank, bo naprawdę miałbym problem teraz z tym. Na szczęście wszystko działa. Na szczęście wszystko działa. Normalnie dziwne łączenia, łączenia. Ja to widzę Brimstone'a z Isaaca. Piekło jest puste. Wszystkie diabły są tutaj. No to nie wygląda aspirująco. Zbadaj. Samotne drzewo góruje nad rzeką. Dobra, na razie nie. Na razie nie. Zobaczymy, co jest tutaj. Hi there. Hej. Cześć. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Arno. Ja Angie. Kim jesteś, Arno, jeśli mogę spytać? Co to za chatka? Klub satanistów? Nie zupełnie. Kiedyś to była chata Drwala. Ale jest opuszczona od 2013 roku. Widzisz... To wtedy w okolicy zaczęło dochodzić do tych makabrycznych morderstw. Geoffrey Brand, Drwal, był jedną z pierwszych ofiar, które znaleziono. Gdzie? Tutaj? Dokładnie tutaj. Jeśli się przyjrzysz na parapecie, dostrzeżesz jego krew. Tak. Uroczo. A co to za satanistyczne rysunki? A, tak. Wierzy się, że Walter Green czci diabła. Robi je po całym lesie, podobnie jak te małe kapliczki z kości i piór poświęcone szatanowi. Zazwyczaj zaznaczają miejsca, w których zabijał. Dobra, co tu robisz sam w lesie? Tropię legendarnego Waltera Greena, oczywiście. A ten las jest jego terenem łowieckim. Tak słyszałam, ale... Czemu go tropisz? To chyba niezbyt rozsądne. Tylko jeśli nie znasz jego zachowań. Ale że długo studiowałem Waltera i jego mitologię, dokładnie wiem, co robię. I nie pozwolę mu się zabić. Kim jesteś, Arno, jeśli mogę spytać? Jestem dziennikarzem w Finlandii. W Finlandii? Nieźle. Kto cię sprowadza do Anglii? Długo planowałem ten wyjazd. Ten las cały czas mnie wzywał. Pięgał mnie niż odległa melodia. Wczoraj rano, gdy przyjechałem, czułem to. Wiedziałem, że to moje przeznaczenie. Co takiego? Zostanie facetem, który złapie Waltera Greena i udowodni, że legendy są prawdziwe. To bardzo odważne. Nie boisz się, że powiesi cię na drzewie i obedrze ze skóry? Albo... Nie wiem tak naprawdę, co robi. Zje ci gałki oczne? Odetnie głowę? Zje mi gałki oczne? To seryjny morderca, a nie zwierzę. On zazwyczaj łapie ludzi i dźga. Wielokrotnie. Więc jeśli będziesz kiedyś blisko niego, uważaj, by cię nie złapał. To moja rada. Ja. Dobrze wiedzieć. Dużo wiesz o Walterze Greenie. Oczywiście.
Nie chcę się przechwalać, ale jestem największym ekspertem na świecie w temacie tak zwanej mitologii Waltera Greena. Czytałem każdy napisany o nim artykuł. Nawet nieopublikowane blogi i listy. Żyję tymi historiami od prawie 6 lat i czuję się na tyle pewnie, by powiedzieć, że znam jego największy sekret. Coś, czego nikt inny nie wie. Jaki? Nie zdradzę go. To sekret. Ale jeśli chcesz wiedzieć więcej, od 3 lat prowadzę jego fanpage. Wspaniała społeczność. Powinnaś dołączyć. Coś ci powiem. Jeśli przeżyję do jutra, na pewno dołączę. Okej, powiedz mi więcej o Walterze Greenie. Co chciałabyś wiedzieć? Jaką ma broń? Dobre pytanie. Według raportów z sekcji zwłok, większość ran, które Walter zadał ofiarą, to były rany kłute zadane długim jednostronnym ostrzem. Trzydziestocentymetrowy nóż bojowy ze stali węglowej, podobny do tych używanych w amerykańskiej piechocie. Widzisz go, odwracasz się i uciekasz. Nawet nie myśl o pokonaniu Waltera w walce. Złapie cię, pchnie prosto w serce i wykrwawi do cna. A potem pewnie wypatroży cię i złoży twoją duszę w ofierze szatanowi. No to... Tak, trzymaj się z daleka. Idź do domu i zapasz sobie cytrynowej herbaty. To najlepsza strategia dla kogoś takiego jak ty. Bez obrazy. To także świetne lekarstwo na przeziębienie, szczególnie o tej porze roku. Jak on wygląda? A to... nie wiesz? Nie jestem stąd. Cóż, w takim razie... Wyobraź sobie wielkiego niedźwiedzia stojącego na 2 nogach. Jego ciało jest tak muskularne, że łatwo sobie wyobrazić, jak podnosi obalony dąb i rzuca nim w powietrze, jakby to była gałąź. Nosi żołnierski mundur ze skórzanymi pasami, przy których ma zwierzęce kości i talizmany. Na głowie ma starą płócienną torbę z 2 dziurami na oczy. I po to tu jestem. By być pierwszą osobą, która zdejmie tę torbę i zobaczy twarz, która przez te wszystkie lata była skrywana. Twarz mordercy. Jak mogę stwierdzić, że Walter jest w pobliżu? Jeśli go nie widzisz, bo jest za ciemno, albo chowa się w drzewach, to zawsze możesz go usłyszeć. Julie Marsh, która spotkała Waltera podczas mroźnej zimy 2017 roku, opisała wydawany przez niego dźwięk jako szybkie oddychanie przerażonego zwierzęcia. Więc miej uszy otwarte. Albo idź do domu, póki jeszcze możesz. Cóż, jeśli Julie Marsh przeżyła, to powiedział, że przeżyła. Znaleźli notatki w małym pamiętniku wciśniętym do jej pustej klatki piersiowej. Jej wnętrzności rozrzucone w promieniu 10 metrów wewnątrz pentagramu. 2 duże szyszki zamiast oczu w oczodołach. Dzięki, mam już obraz. Wspominałeś o sekrecie. O, nie powinienem o tym mówić. Daj spokój, mnie możesz powiedzieć. O to chodzi, że nie mogę. To moja tajna broń. To mój as w rękawie. Więc wybacz, ale nie. Sekret zostaje ze mną. Zdradź mi ten jego cholerny sekret. Ja... Cholera, bo... cóż... Walter Green... jest... kobietą. Co? Kobietą.
Jeśli zawołasz go, ją, jego prawdziwym imieniem, kobiecym imieniem, on, ona pozwoli ci odejść. A co to za imię? Nie wiem jeszcze, ale dowiem się. Wow, poczułaś to? Co? Ten zimny podmuch. Chyba przyszedł ten duch. Jeffrey? Czy to ty? Wyluzuj, to tylko wiatr. To wszystko, co chciałam wiedzieć. Szukam kapliczki, do której przytwierdzono straszną lalkę. Proszę, naprawdę muszę ją znaleźć. Może ją widziałeś? Tak, chyba widziałem. Gdzie ona jest? Chyba będę musiał narysować ci mapę. Bo wiesz, obraz jest wart 1000 słów. Byłoby świetnie. Dzięki, zaczekam. Właściwie to miałem właśnie rozpalać ogień na noc. Nadal jest wcześnie. Widzisz, w tym lesie z światła przychodzi śmierć. I nie zapominaj, że w pobliżu czai się niebezpieczny seryjny morderca. Może nas teraz obserwować. Więc może jak będę rysował mapę, mogłobyś rozpalić tamten kominek. Byłbym bardzo wdzięczny. Dobrze, rozpalę dla ciebie ogień. Wspaniale. Widzisz tę siekierę wbitą w ścianę? Przyda ci się. Siekiera? Cóż. Nie mam nic przeciwko. Zbadaj. Naprawdę potrzebuję tej siekiery. Wyciągnij. Wiem, że może będziemy mogli tłuc czy coś, ale nie. Jak tam mapa? Dobrze, dobrze. Niedługo powinna być gotowa. Dobra, jest kominek. Mamy fajurka. Zapalimy sobie. Zbadaj. Przy odrobinie wysiłku mogłbym go ponownie rozpalić. Potrzebujemy pewno drewna. Drewno pewnie było gdzieś tu. O, tu coś mamy. Jak to rąbanie drewna? Zbadaj. Ta stara studnia jest sucha jak wiór. Pójdź na dół. Powinnam tam wskoczyć. Jeśli złamię kręgosłup, przynajmniej nie będę musiała już martwić się o tego cholernego raka. Ale kto znajdzie dziewczynę w dziurze? Jak miała na imię? Sheila? Mogę się mylić. Kurde, korci. Zaraz może tam skoczymy. By zrobić z tego drewna na opał, będę potrzebować piły łańcuchowej. Najbardziej jakiś taki jeden tutaj potrzebny, on na przykład ten. To powinno się ładnie palić. I mamy to. Mamy to. No dobra. Więc tak, tu idzie pniaczek. Pniak do rąbania drewna. Exactly. Czemu nie chcesz tego porąbać? W podnieś spację, zamachnij się. Okej. Dobra. Tu musimy włożyć to. Zróbmy sejwik. I tak już musimy kończyć odcinek. Więc ja jeszcze bym sobie tam zeskoczył, przynajmniej spróbował zeskoczyć. Jestem ciekaw, co się stanie. Zeskocz. Wskocz. Zabije się. Nie.
To powinno się ładnie palić, czyli tak tu musimy wskoczyć. A melanżownia. Zbadaj. Pośród zgliszczy po imprezie leży boombox. I music. Zbadaj. Zardzewiała beczka pełna starych śmieci. Popnij. Latarka. Latarka. Chyba taka sama jaka ta, którą zgubiłam. No właśnie, bo mieliśmy latarkę przecież. Cholera. Nie ma baterii. Boomboxa zabierz. Wciągnij baterię. Włożę te baterie do latarki. No dobra, i teraz powinniśmy móc to odpalić. No i faktyko. No dobra, tylko tak, nie widzę czegokolwiek tutaj. A chciałbym zrobić save'a. To się wpierdzili. Myślałem, że się zabiję. Tu się nie zabiłem. Tu żyję. Ja żywu. Może niekoniecznie. Teraz nie mówcie, że potrzebuję siekiery. Okej. Okej. No dobra, udało się w teorii. Teorii się udało. Teraz tak. Kolejny pniaczek. Pyk. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z naszego Barnhouse Lane. Trzymajcie się. No i co? Do następnego. Hej, hej.